Ej, ale akcja normalnie. Jak tam? Jeszcze ty czekasz, nie? Ja muszę tutaj teraz pościskać, swój najpierw w nosie, później w buteleczce i tu później sobie muszę kapnąć na swój test. Ale ja jak... 4 razy, tak? 4, no. Raz, dwa, trzy, 4. Okej, 4 kropelki. To jest moje. To jest moje. I co teraz? Tu coś trzeba jeszcze zrobić? Nie, to musisz wsiąknąć. Aha. A tobie wsiąkło? Mhm, ale coś ci nie wpadło tam, bo nie leci ci. Tu powinno ci już takie różowe lecieć. No kurde. Musi dojść do C, jak nie dojdzie ci do C, to nie byliśmy negatywne. Jak to? To może kapnę jeszcze krople? Nie, nie, to jest pozytywne. Ale ja. Niespotykana akcja w Niemczech. Nie możemy spać w hotelu, jeśli nie zrobimy sobie self-made test korona. Czyli musimy sobie kupić, iść do sklepu, do Netto, kupić sobie, iść do sklepu, kupić testy, przyjść do hotelu, przy recepcji sobie samemu zrobić. Jeśli wynik będzie negatywny, to możemy zostać. I to w tym hotelu innym niż ten, który zarezerwowaliśmy, dlatego że tamten hotel jest mały, tam teraz jest recepcja zamknięta i niestety trzeba by było mieć taki test normalny. I w ogóle, także jeśli chodzi o rezerwację hoteli w Niemczech, nie polecam. Znaczy musi być po prostu test, ale o tym nie wiedzieliśmy. To po pierwsze, a po drugie to na pewno nie takie małe hoteliki, tylko jak już to jakiś duży hotel, który nie robiłby problemów i byłoby o wiele prościej się dogadać i o wiele prościej wszystko ogarnąć, także... W ogóle też za bardzo w Niemczech nie gadają po angielsku. Właśnie, jest trochę problem... No to się dziwię, no, że jest problem w Niemczech, rozmawiając z Niemcami, mówisz po angielsku. Emka, ale wiesz co, ta cola za 6 zł, mała cola półlitrowa za 6 zł, to jest naprawdę lekkie przegięcie, wiesz? Masakra. Weźmiemy puchatka? Misia Puchatka? Śmiemy Misia Puchatka. Misia Puchatka? Misia Puchatka i kole. Co? Ej, musimy wam powiedzieć, że jazda w stronę Pragi jest po prostu przytłaczająca. Zanim dojedziemy od Kudowy Zdrój w Polsce do autostrady w Czechach koło Pragi, przed Pragą, to po prostu idzie zdechnąć, zasnąć i jeszcze można się zanudzić i jeszcze... Na chodzić boso po stopach. Na takie nudy, to można, mogę wam coś powiedzieć, jak gościu przedtem chciał sobie, jak byliśmy w dusznikach, szliśmy do łazienki, no do ubikacji, do toalety na stacji benzynowej i zatrzymała się taka rodzinka tutaj koło nas obok w aucie. I ten, no i pan chciał iść do toalety i tak, no chciał po prostu stać i poszedł, ale jak rodzina go normalnie zaatakowała, bo bez maski chciał iść. Maseczkę! Biedny musiał iść do krzaki sikać, bo go nie puścili bez maseczki. Żona, maseczkę, ta córka mówi, tato, maseczkę zapomniałeś. Jezu, jaka akcja, bo pan zapomniał maseczki, żeby iść się do toalety wysikać. Jezus Maria, ludzie, przestańcie już nosić te maseczki, bo to przecież Emka może się na ten temat lepiej już wypowiedzieć. Co? Emka, może się na temat maseczek wypowiedzieć? To niepotrzebne. No, to już wystarczy, Emka, naprawdę. Więcej nie musisz się produkować, bo nic więcej nie trzeba dodać. Co prawda mamy jeszcze 60% baku, ale lubimy mieć pełny bak, więc tankujemy do pełna, aż odbije, tak jest. Jakie to oni dobre rzeczy mają w tych Niemczech, co, Emka? Truskawek to oni tu akurat mają pod dostatkiem, nie? Co pole, co kawałek, co wioska, to sprzedają truskawki i pole z truskawkami. Kiedyś się jeździło do pracy na truskawki? Tu nawet jest. Jeździło się do pracy na truskawki, ale właśnie gdzie? Do Niemiec? To gdzie się jeździło do pracy na truskawki? Chyba do Niemiec. Czy do Austrii? Nie. Do Nie. Gdzie się jeździło? Nie wiem. Bo to Niemiec. A nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, gdzie jeździło się, czy tam jeździ się nawet, może i dalej, no, do pracy na zbieranie truskawek. Małe pranie po powrocie z Chorwacji zrobione, walizki znowu lekko przepakowane i lecimy dalej.
Miejsce, w które dzisiaj się udajemy, jest dość nietypowe. Wybieramy się w małe, turystyczne miejscowości niemieckie. Może być naprawdę ciekawie, ale co ta wycieczka przyniesie, to naprawdę sam nie wiem. Ale zaczniemy od rezerwacji hotelu. Hotel oczywiście bukujemy na stronie travala.pl. Znajdujemy się właśnie na tej stronie i przeglądamy oferty w miejscowości, do której jedziemy. Są to mega takie pensjonaty, takie małe hotele, motele, takie jak u nas w polskich górach. Tak jak widzicie, mniej więcej takie właśnie budynki. Bardzo jestem ciekaw, gdzie jedziemy, jak tam będzie wyglądać i co tam będziemy robić. Zobaczcie, jak to wygląda. Mimo tego, że są to takie nie najlepszej jakości hotele, nie są to jakieś nowoczesne, fajne budynki, tylko takie, jak widzicie, pensjonaty, to ceny w Niemczech są dość zaporowe. Za jedną noc $124, no jak dla mnie to wydaje się dużo. 163, Bawaria, lifestyle, very good, $100. 132, zobaczcie jak to wygląda. No ja upatrzyłem sobie tutaj hotel, który wygląda naprawdę dość w miarę, ma 3 gwiazdki, chociaż hotel Mücheldorf i kosztuje tylko $88. Dodatkowo dostaniemy 5% zwrotu jeszcze za naszą pozycję Smart 5. $88 wygląda tak w miarę przyzwoicie, naprawdę w miarę przyzwoicie. I bukujemy po prostu tutaj ten hotel i wybieramy opcję płatności. Jak widać, mamy wiele, doszła nowa opcja płatności WeChat Pay, to bardziej gdzieś tam na Azję. Możemy zapłacić również Travel Credits, które dostaniecie, jeśli założycie konto sobie tutaj teraz na travala.pl, to dostaniecie 10 Travel Credits do wykorzystania na swoją rezerwację, to możemy zapłacić tym i dopłacić później z karty gotówką. Ja wybieram od razu teraz kartę i wpisuję tutaj swoje dane i płacę za hotel. Kompletnie zarezerwowany. O, już mamy tutaj successful, także wszystko się zgadza. Możemy jechać. Mamy tutaj jeszcze tylko takie informacje, że normalnie ten hotel kosztował $123. Mamy teraz letnią wyprzedaż, gdzie mamy upust $30. Dodatkowo mój program Smart dał mi kolejne 5%, czyli prawie $5. Dzięki temu zapłaciliśmy tylko 88. Kolejny przystanek, kolejna kawka. Kolejne. Czekolada. Oj, czekolada. Trzeba się otrząsnąć, bo spać nam się tak chce, że masakra. No i jesteśmy sobie w takich ładnych Czechach. Mamy takie ładne, podarte kolano. Ale masz ładne, podarte. Ja mam jedno, a ty masz dwa. Ale masz takie ładne, podarte. A ja mam dwa? No ja mam tu jedno takie fajne, podarte. Drugie też mam takie podarte. Ostatnio ktoś nam mówił, że jak nas nie stać na niepodarte spodnie, to nam może kupić, no ale... Ale nie kupił. Wywieczniki są dobre. 26 stopni w Czechach mamy, więc można mieć podarte spodnie. Dobra kawka. Na czeskiej benzynie. Benzyna. W ogóle to jest polska firma niestety. No właśnie, ja coś kiedyś o tym słyszałem, że to niby Polska. Polski Orlen. Benzyna. Jest znak Orlenu na instrybutorze. A jest, rzeczywiście, no. Widzieliście, że jest polski znak Orlena? No. Co tam? Haribo. Haribo? Tylko nie żelki, tylko ta kółka. Kółka? Kółka Haribo? A jakie ja mam kółka? Też Haribo? Nie Haribo? A jakie? Mercedesa. Haribo. Kolejka w czeskim sklepie z kosiarkami. Chyba Czesi będą ruszać na działki, kosić. Jak check-in jest na godzinę 17, to na 17, a nie na 16.45. No i sorry, wejście jest zamknięte. No i czekamy do godziny 17. Mam w ogóle nadzieję, że o tej 17 chociaż ktoś się zjawi i otworzy drzwi od tego śmiesznego, takiego trochę małego hotelu. No miasteczko jak miasteczko. Takie o, ryneczek, dużo restauracji przy tej głównej ulicy. Ogólnie nie wiem co powiedzieć. Mam nadzieję tylko, że ten hotel otworzą o 17. Patrzcie na to, jaka akcja. W Niemczech, żeby spać w hotelu, trzeba iść do supermarketu Netto na przykład i kupić... Tylko na przykład do Netto, bo tutaj akurat blisko hotelu było Netto, kupić test self-made, czyli taki do zrobienia sobie samemu,
kosztuje taki na jedną osobę, jeden test, 3 euro. Czyli za dwa testy trzeba zapłacić 6 euro, niedużo tam, 25 zł. Trzeba je zrobić w recepcji, w hotelu, w którym chciałoby się spać, żeby móc spać w Niemczech. Ale w ogóle jaka chora akcja. Ty no patrz, zrobili już za 3 euro testy. Zrobili sobie biznes, testy za 3 euro i będziemy sobie teraz sami. Ale patrz, ale po pierwsze, jak byliśmy robić testy we Wrocławiu na lotnisku, to jaki problem, jak oni tam naubierani, wiesz, skafandry, cuda niewidy. No i jeszcze oczywiście samemu sobie nie można zrobić, tylko ten pan musi tam robić te testy, wsadzać ci do nosa. A tutaj w Niemczech chociaż tyle jest fajna rzecz, że mają za 3 euro z tej całej patologicznej sytuacji. No i ile tańsza jest? 10 razy taniej. Właśnie, no tak. Nie, 150. Bo tam 150 za... 3, 12, no tak, 10, ponad 10 razy taniej. Ponad 10 razy taniej, bo trzeba 150 w Polsce zapłacić za test, za osobę, a tutaj tylko powiedzmy 10 zł, tam 12 zł. No więc taka jeszcze sprawa, ale ogólnie to patologiczna sprawa, patologiczne czasy. Tylko na biznes, bo tamci właśnie w skafandrach, chociaż udają, no, że czegoś się, no, boją, właśnie. A ci to nic. Przy Kasie, dzień dobry. Przy Kasie, jak tabletki na głowę, jak ibuprom. No. Jakby po ibuprom poszedł zrobić sobie testik elegancko. No to w ogóle też po co ta cała ta, skoro to jest na tyle skuteczne i potwierdza te testy, to po co robić te za 150 testy? Tak, to jest właśnie. I w ogóle jaka chora akcja? Skoro można zrobić testy za 3 zł i one są akceptowalne, tak, to po co robić te za 150? To jest, tak, po pierwsze. A w ogóle po co jeszcze robić te za 400 zł PCR? No, co jest naprawdę... Skoro i tak wszystkie są o kant dupy rozbić. No właśnie, to jest naprawdę sytuacja do nagłośnienia i w ogóle wszystko to jest taka ściema, tak, że po prostu to jest... Nie ma nic wspólnego z chorobą, ani ze zdrowiem. No. To jest tylko biznes, biznes, biznes. I żeby zrobić problem ludziom. Ale no dobra, taka wojna. Taka wojna w tym stuleciu. Ale się nie poddajemy. W tych czasach, taka wojna w tych czasach, okej. Idziemy sobie zrobić do recepcji, przy pani, mizi, samemu. Wyjdzie nam test, stracimy przez to 3 godziny, ale spoko. Taka dzisiaj wycieczka. Ej, ale akcja normalnie. Jak tam? Jeszcze ty czekasz, nie? Ja muszę tutaj teraz pościskać swój najpierw w nosie, później w buteleczce i tu później sobie muszę kapnąć na swój test. Ale ja. 4 razy, tak? 4, no. Raz, dwa, trzy, 4. Okej, 4 kropelki. To jest moje. To jest moje. I co teraz? Tu coś trzeba jeszcze zrobić? Nie, to musisz wsiąknąć. Aha, a tobie wsiąkło? Mhm, ale coś ci nie wpadło tam, bo nie leci ci. Tu powinno ci już takie różowe lecieć. O kurde. Namoczyć jakby i później lecą. A gdzie tu sobie kraseczki się robią? A tutaj przy tym C? No tu masz. Tak, to jest. Dobra, ty masz jakby na razie negatywny, tak? A u mnie? Jeszcze nie wiadomo, tak? No jeszcze nie nasiąkło, dobrze nasiąkło. Aha, dobra. Musi dojść do C, jak nie dojdzie ci do C, to nie obejrzymy negatywne. Jak to? No bo ta kreska się robi przez C, nie? Przy C. Wiesz co chodzi? Musi być mokra najpierw tam, żeby wyjąć. To może kapnę jeszcze krople? Nie, po co? Okej, zabarwia się i moje. A jakby były dwie, to co jeszcze by było na tym T, tak? To by druga była przy T? Tak, tu można. To jest pozytywny. To jakby było lekko, to też jest pozytywne. Tu jest negatywne, a tu nie wiadomo. No to nie, no to ewidentnie mamy nadzieję, że będziemy mieć negatywne. Ale jaja. W ogóle taka akcja, że tamten hotel mały, który myśmy zarezerwowali, zadzwoniliśmy tam do szefostwa i będą nam kancelować rezerwację. I hotel, w którym teraz się znajdujemy, po prostu musimy zrobić jeszcze jedną rezerwację. Ale jebit huśtawka. Patrzcie się, ile ludzie mają po 1,5 metra, 1,60 m. To tu ma z 3, 4,5. No kurwa, z 10 metrów lekko. Z 10 metrów do góry. Jakie huśtawki. Z góry, Dora! Z góry!
może z tamtej, no, tam jest lżej może. Chodź tutaj, Emi, chodź, bo cię mama uderzy, chodź. Oj, pomału, pomału. Co? Building, it's my season, lay foundation, make a name for generations, please, and make a, and take a break, or a little vacation, and chasing blues away, hey, hey. You always posting up pictures, trying to look like you winning, or look like you always be working, soaking the moments you live in, yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. You got my number, don't add me, 'cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Takie ruchome trochę. Takie ruchome foto? No takie ruchome, bo tak jest, zrobimy sobie zwykłe foto. Nie możemy wybrać jednego kadru i sobie zrobimy tak. Ruchome. No zrobimy sobie ruchome, bo przynajmniej będzie można na tym foto więcej pokazać. To jest takie foto 3D. Foto 3D. Albo panorama. Czyli panorama, tak. Foto, panorama 3D. Ale na zdjęciu już nie ha. A. Tak, to go. Cheese, cheese. Czekaj, gdzie my jesteśmy? W Egenfelden? Egenfelden. Deutschland, Bawaria. Bawaria. O, patrzcie jaki tu jest ruch. Ile ludzi. A nie, bo to ten, to foto to i tak nic nie będzie nas słychać. Dobra. No, to tylko uśmiech. To tylko uśmiech. Fajne restauracje. Fajne, właśnie czekamy w kolejce na lody. Ej, dobra. Myślę, że będzie, co? No. Czy w tą stronę w ogóle przekadł? Tutaj kościółki jakieś. Jakieś kościółki, jakieś coś. Dobra, jest okej. Okay. Bye.